spotkał się z Miriam i dowiedział się o tym, że... w domu w Izraelu. I wtedy dowiedział się, że Miriam napisała taką piękną książkę. No i z jego inspiracji ta książka dzisiaj się może mogła ukazać w tłumaczeniu na język polski. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszymy, bo jest to kolejny element wkładu w tożsamość naszego kraju, w historię naszego kraju. Mam nadzieję, że ta książka będzie, tak jak tu wielokrotnie podkreślano, bardzo dobrą lekturą, szczególnie dla ludzi młodych. Bo książkę czyta się tak, jak rzeczywiście jakiś Agata Christie, trochę z pogranicza kryminału, trochę tajemnicza historia. Bardzo dobry przekład pana Michała Sobelmana, co muszę podkreślić, powoduje, że naprawdę w bardzo przystępny sposób można poznać trudne losy Miriam, rodziny Miriam, ale i również narodu żydowskiego. Przy okazji historię Polski, historię okupacji. To są rzeczy, żyjemy w czasach takich, że trzeba szukać nowych sposobów dotarcia do ludzi młodych. I ta książka, która również trafi do szkół, do bibliotek na terenie naszej gminy, to będzie taki kolejny element właśnie utrwalania tej historii. Odpowiadając pani na to, jak, może nie wprost, bo ja jestem z innego pokolenia, ale w jaki sposób w małym miasteczku ludzie podchodzą do tego tematu, to muszę powiedzieć, że nie jest tak źle. W Bochni od wielu lat działa Muzeum im. Stanisława Fischera. Wiele osób jest oznaczonych medalem Orderem Sprawiedliwość od Narodów Świata. Staramy się upamiętniać miejsca tragiczne. W Bochni istnieje pomnik ofiar getta. W niedzielę po promocji książki tam się udamy wspólnie, aby oddać hołd tym, którzy odeszli. W Baczkowie, na terenie gminy Bochnia, znajduje się pomnik w miejscu, gdzie zgładzono właśnie ofiary getta bochnieńskiego. Młodzież również ma lekcje historyczne, młodzież uczestniczy w różnych zajęciach, takich, aby tą wiedzę, tą historię poznawać. Jeszcze raz się cieszę, gratuluję Miriam Tobie, bardzo się cieszę, że się udało ten nasz wspólny projekt zrealizować. Dziękuję. Niełatwo się udało. Dziękuję panu Michałowi. A państwu...